Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale z gościem specjalnym. Jujcią. Zagramy w taką grę, podobną do ruletki albo do kołoplotka. Mamy tutaj przygotowane takie koło na moim telefonie, trochę nie widać. Taka ale... aplikacja jest. I będziemy losowały, którą jakby opcję mamy odpowiedzieć. I Jurka będzie nam zadawała to pytanie, czy tam jakieś innego rodzaju jakieś... question. No, jak gdyby. I mamy do wyboru tak szybkie strzały, czy kiedykolwiek i wyznanie. Tak. Dokładnie. Nie wiem, czy coś widać, ale... Ale za chwilę będzie widać. Szybkie strzały. Dobra. Uwaga, zaczynamy. YouTube kontra Instagram. YouTube. Marzyć kontra działać. Marzyć. Jeść czy pić? Jeść. Pić. Nieogolone nogi czy rozmazany makijaż? Nieogolone nogi chyba. Ja nie wiem w sumie. Może być rozmazany makijaż. Dobra i uwaga, ostatnie. Kot czy pies? Kot. Pies. A więc to była pierwsza seria szybkich strzałów. A więc chyba dwie odpowiedzi się różniły. Tak, te ostatnie. Tak, co... Trzy odpowiedzi się różniły. Wyznanie! Trzeba pomyśleć. Ale to pierwsze wyznanie powiem ja. I może niektórzy o tym wiedzą, może niektórzy nie. Ale może powiedzieć, że moją fobią, moją taką histerią jest to, że bardzo nie lubię, jak coś jest źle rozsmarowane. Na przykład jak jest masło na kanapce i jest na przykład takie pofałdowane i jest nierówno. Albo jakieś nutelle na naleśniku, to wszystko musi być takie idealne. To jest taka moja fobia. Wymyśliłam swoje wyznanie. Jak byłam mała i chciałam się, wiecie, tak interesowałam się makijażem i patrzyłam tam na kosmetyki mojej mamy i mojej siostry i zobaczyłam, że jest coś takiego jak korektor. Nałożyłam sobie ten korektor. No i nic nie było w tym nic złego, gdyby nie to, że ja po prostu poszłam w tym korektorze spać. Bo ja myślałam, że po prostu tego się nie zmywa, że to się wtapia w skórę i to zostaje. Może nie jest to jakieś hardkorowe wyznanie, ale to przyszło mi do głowy. Teraz będzie kolejne losowanie. Szybkie strzały. Dobra. Uwaga. Czy jesteście gotowe? Tak. Uwaga, obydwie. Dobra. Uwaga. Chipsy czy popcorn? Chipsy. Groch kontra fasola. Fasola. Szpilki czy tenisówki? Tenisówki. Musztarda czy majonez? Majonez. Pizza czy kebab? Pizza. To było szybkie strzały, szybka decyzja. Może teraz niech wypadnie czy kiedykolwiek. O, chyba tak. Czy kiedykolwiek. Robimy tak, że Jura zadała nam 5 pytań i wystawiamy rękę. I po prostu, jeżeli coś zrobiłyśmy, to wtedy zakrywamy jeden palec. Czy kiedykolwiek piłeś alkohol bez wiedzy rodzica? Dobra. Dzwoniłeś pod 112 albo jakiś numer, wiecie. Nie. Ratunkowy. Dobra. Zadławiłeś się jedzeniem. Dobrze, że jeszcze tu jesteście. No. Miałeś coś złamane. Tylko stłuczone. Ja tylko takie nadwichnięte. Dobra. I uwaga, ostatnie. Czy kiedykolwiek nosiłaś stringi? Czyli nie. Nie. Dobra, nie, czyli na 5 pytań robiłyśmy tylko jedną rzecz. No. Mało. Może no, przejdzie. I... Nie. Dobra, ale ja mam pomysł też związany z makijażem, bo miała trochę makijażowy komplet na kanale, to... To tak zrobimy. Jak byliśmy na wycieczce szkolnej, to chyba było w 4 klasie, no to byliśmy w górach stołowych. I był tam Rossmann, no i moja koleżanka miała już swój pierwszy tour de jazz, no to ja stwierdziłam, no czemu nie kupić, no kupię, nie? No trzeba no, zaszpanować, nie? Właśnie, nie? No i sobie idę do tego Rossmanka, kupuję najtańszy tour de jazz z Miss Sporty, no i wychodzę z tego Rossmana, maluję sobie rzęsy, nie? Oczywiście super beauty, no i potem do końca tego wyjazdu tam codziennie sobie te rzęsy malowałam, to była 4 klasa, przypominam, no i... Przechodzimy, już jedziemy do domu
Ja tak sobie myślę, Boże, co? Jeżeli moja mama zobaczy, że mam tuż do rzęs, to chyba mnie zabije. Jezus Maria, no. No, że makijaż i nawet nie było Ciebie na stole. I w ogóle chyba ostatniego dnia zgubiłam ten tuż do rzęs, nie wiedziałam, gdzie on jest, więc jedę do domu takie, dobra, pewnie gdzieś tam został. Jedziemy, jedziemy. I przychodzi, nagle patrzę, jest w walizce. No cholera, co z tym? I takie, no dobra, powiem, że kupiłam mojej mamie. Po prostu oddałam ten tuż mojej mamie i moja mama nic nie wiedziała o tym. I ostatnio jej dopiero powiedziałam, że to był tak naprawdę tuż do rzęs, który sama sobie kupiłam. I tu też będzie makijażowe. I to było też na wycieczce szkolnej, ale innej. I ja byłam zmieloną wtedy w pokoju. I to było chyba, to było w szóstej klasie. Ja byłam zmieloną w pokoju. I to była wycieczka do Zakopanego i Krakowa. I Milena przyniosła tam kosmetyki. Tak, Zakopane Kościeliska. No i ona przyniosła kosmetyki i były też, wiadomo, paletka ze smyka. Tak. I też był róż jej mamy. O, który był rozsypany. Otworzyłam i spadło, te kawałki spadły na pościel. I było całe różowe, taka plama. No ja, no oczywiście to nie było tak, że pół pościel już było do wymiany, tylko była taka plama. Ale ja się tak przestraszyłam, takie, Milena, rozsypałam róż. No i wiadomo, że oczywiście ja nie chciałam się przyznać, dlatego byłyśmy z tą plamą, całą tą wycieczkę. Tak. I nie zgłosiliśmy temu nikomu. Szybkie strzały. Znowu? Znowu? Dobra, ale to jest fajne. A więc, uwaga, uwaga, zaczynamy kolejne szybkie strzały. Włosy, rozpuszczone czy spięte? Rozpuszczone. Rozpuszczone. A jak kiedyś spięte? Już to sok, jabłkowy czy pomarańczowy? Jabłkowy. Mieszkać na parterze czy na poddaszu? Poddaszu. Parterze. Uwaga, robić zdjęcia czy być na zdjęciach? Być na zdjęciach. Być na zdjęciach. Płacić kartą czy gotówką? Kartą. Kartą. Chociaż nigdy tego nie robiłam, ale zawsze drobne uciekają. O! Teraz widać. I co? I co mamy? Czy kiedykolwiek? Yeah. O! Jezus, sorry. Uwaga. Czy kiedykolwiek zareklamowałeś jakąś rzecz? Chodzi mi, że wiecie, że z reklamacji oddałeś. A, nie. A, z reklamacji? No. To chyba nie. Dobra, czy kiedykolwiek malowałeś ścianę? Nie. Nie, serio nie malowałeś ścianę. Nie. My nie jesteśmy Bogiem budowniczym. Czy kiedykolwiek udawałeś na WF-ie kontuzję? Chodzi mi, że nie wiem, nawet nie kontuzję, tylko że nie wiem, że brzuch cię bolał i nie ćwiczysz dlatego. Nie. Ja udawałam, że walnę mnie piłką i że mnie bolało. To było chyba w 1-3. Dobra, a więc jeszcze przedostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek wstydziłeś się za swoją kolegę, koleżankę, że wiecie, byliście gdzieś i się... Tak. Bardziej to ludzie mogli się za mnie wstydzić. No właśnie, ja się za ciebie zresztą kiedyś wstydziłam. Dobra, i uwaga, ostatnie pytanie. Czy kiedykolwiek miałeś jakiś kosmetyk za ponad 200 zł? Nie. Nie. Znaczy, nie wiem, ile kosztował eyeliner mojej mamy, ale raczej nie kosztował więcej niż 200 zł. I ty? Szybkie strzały. Dobra, na zakończenie. Uwaga, szybkie strzały. Dobra, uwaga. Herbata w torebce czy liściasta? W torebce. Budyń czy galaretka? Budyń. Galaretka. Uwaga. Wkład do długopisu. Niebieski czy czarny? Niebieski. Chyba też niebieski. Teraz, uwaga. Basen czy morze? Morze. Nie, basen. Nie, bo ja na początku myślałam, że chodzi o taki basen szkolny. Basen. Teraz Nike czy Adidas? Adidas. Nike. I tak jakby jest kolej z tego. Ale zostaną mi jeszcze dwa, to nie wiem, chcecie? Tak, no, do zakończenia. Więc syn czy córka? Córka. I teraz być wegetarianinem czy jeść mięso? Ale co to znaczy jeść mięso? Bo to zależy, czy chodzi ci o wegetarianina z jedzącymi rybami. Bo jeżeli ty mówisz o jedzeniu ryb, to ja mogę być tym, że ja wybieram tego wegetarianina. To ja raczej jeść mięso, bo ja nie przepadam za rybami. No więc dziękujemy za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało. I nie zapomnijcie o subskrypcjach na naszym kanale. Jeżeli chcecie więcej Julii. Tak. I tak, i jeszcze taka informacja. Bo dużo osób właśnie mówi nam, że mamy wyłączone komentarze. Ale to prawdopodobnie jest blokada YouTube'owa. Bo Milena właśnie jest odpowiedzialna właśnie za jakby... Cały kanał i
wpadajcie na nasz Instagram. O, no właśnie. I też Milena jest odpowiedzialna za tego Instagrama. Ja jestem odpowiedzialna za social media i za montaż. Wracając, to jak Milena jakby rozkmini, jak można naprawić opcję z komentarzy, to jak najszybciej oczywiście to zrobimy, bo dla nas to jest jakby dobre, że można pisać komentarze. Więc to wszystko. To cześć. Pa, pa.